No i cześć. Za chwilkę mamy kolejny mecz w grupie B turnieju Banter Blitz Cup. To mecz zamykający pierwszą rundę tej grupy. Niestety w meczu otwierającym wyszło słabo. Bartosz Soćko został wyeliminowany przez Jaime. No właśnie, nie wiadomo jak to się czyta. Jaime Santosa Latase z Hiszpanii. 5-1 pogrom. Bartosz nie pograł, to nie był jego dzień. No ale na zakończenie dnia mamy mocny akcent, mam nadzieję. Mam nadzieję, że będzie to emocjonujące starcie, choć umówmy się, Kamil Plichta, jeden z dwóch dzisiejszych aktorów tego ostatniego meczu, na pewno nie jest faworytem. Kamil będzie tutaj underdogiem, Kamil tutaj będzie tym Dawidem, który być może sprawi niespodziankę. My będziemy Kamilowi trzymać kciuki, będziemy za Kamila trzymać kciuki. On sam mówi, że fajnie będzie coś urwać. Zobaczymy, co urwie przeciwnikowi. Oby jak najwięcej. No ale po cichu marzymy, żeby to była ta sytuacja, w której jesteśmy świadkami niespodzianki, sensacji, szoku i tak dalej. Kamil zaraz wejdzie, chciał wejść troszkę wcześniej, także ja już przestaję zajmować scenę i za chwilkę widzimy Kamila. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam o tej późnej godzinie. Można by powiedzieć, że ja tutaj w nastroju już iście piżamowym, ponieważ godzina 22. Bywały czasy, że był to środek dnia. Ostatnio niestety w moim przypadku jest to końcówka dnia. No ale cóż, co zrobić? W takiej godzinie przyszło grać, no i o takiej godzinie będzie trzeba wyszarpywać punkty przeciwnikowi, a przeciwnik nie byle jaki, no bo były mistrz świata w Blitza, Wietnamczyk, Lee Kwang Liem, obecnie z tego co wiem urzędujący w St. Louis. No i co, jaki jest plan? No plan jest taki, żeby coś urwać chociaż, no fajnie by było. Co się może właściwie wydarzyć takiego na moją korzyść? No internet może mieć słabe, to może być dobra rzecz. Mógł się na przykład czymś zatruć, to też jest bardzo szansowne. Myślę, że tutaj trzeba pokładać swoje nadzieje. Natomiast jeśli miałbym zawierzyć swoje nadzieje na jakiekolwiek punkty czysto szachowym przesłankom, no to tu może być trochę ciężko. Przede wszystkim dlatego, że tempo jest dodawane, do którego przeciwnik jest na pewno bardziej przyzwyczajony. Ja z dodawanym tempem nie grywam prawie w ogóle i jakoś nigdy go nie mogę wyczuć. Jak przeciwnik ma te 2 sekundy, to zawsze mam wrażenie, że ten czas mu się nie kończy. Jak ja mam już tych 10 sekund, to zaraz już widzę, że mi wskazówka spada. Jeśli są jakieś pytania do mnie, to ja jeszcze przez 2 minuty dosłownie na Twitchu będę miał odpalony czat. Później ten czat zamykam, no bo będę grał. Jak mi tutaj będzie Stasiu na przykład coś podpowiadał, to żebym nie słuchał. Czy Kamil jest łysy, bo był rudy? Nie. To jest mit ogólnie, bardzo niesłuszny. Mam dużo zdjęć z dzieciństwa, gdzie nie byłem rudy. Nie miałem nawet jeszcze pierwszej dawki, Stasiu. Powodzenia, ograsz go na debiutowych sztuczkach. No mam nadzieję, taki jest plan, taki jest plan. Że jeśli cokolwiek ma tutaj się udać, to debiutowo. Chociaż słyszałem opinię, że przeciwnik debiutowo jest też dobry, jest bardzo dobry. Więc nie wiem, czy to będzie na moją korzyść akurat. Kiedy Rosu? No za 5 dni, no mamy wtorek dopiero, to chyba się do familiady Rosu podaje.
To też nie jest kwestia, czy ja lubię, czy nie lubię to dodawane czasu. To jest kwestia taka, wszyscy praktycznie, wszystkie turnieje już się z dodawanym teraz odbywają, więc to kwestia przyzwyczajenia. Natomiast ja przez internet jakoś nie mogę tego dodawanego czasu wyczuć. No bo na żywo, jak się gra, no to widać ten czas po prostu. Tak, nie wiem, jakoś się go czuję. No przez internet, no nie mogę. Mam sekundę, robię cztery ruchy, nagle mam ich osiem. Także no tak, gramy ogólnie do 4,5, czyli planowo jest 5 partii. Natomiast ja bym się bardzo ucieszył, gdyby tych partii się udało zagrać chociaż 6. To byłby dobry prognostyk, jakby tych partii się 6 chociaż udało zagrać. Ogólnie to pewien naturalizowany Teksańczyk z polskim paszportem. Tutaj dwie podpowiedzi. Mój imiennik, druga podpowiedź, nazwisko kojarzące się ze smokiem. Jeśli jeszcze nie zaczęliście, o kogo chodzi, to niestety nie ma dla was nadziei. Powiedział, że za każde zwycięstwo dostanę butelkę pewnego trunku. Także tutaj jest również motywacja w ten sposób. Nie chciałbym też zawieść przyjaciół z Chessable, którzy, można powiedzieć, tutaj lobbowali chyba za tym, żebym ja mógł grać. No i cóż, 21:59, więc ja czat wyłączam. Co mogę obiecać? Mogę obiecać, że dam z siebie wszystko i że postaram się ciekawie komentować. Jeśli chodzi o poziom, szachową część, to tutaj nie gwarantuje niczego. No, przeciwnik zagrał D4. No to chyba gramy, tak? 21:59. No to panie sędzio, za wcześnie zaczął. To chyba punkt dla mnie powinien już być. Więc dobra, konik F6. I zobaczymy, co przeciwnik tu zagra. Jak zagra Trąbkowskiego, to się chyba poddam. To od razu bez bicia powiem, że jeśli tutaj pójdzie trąb, to chyba trzeba będzie się poddać. No boi się Budapeszta. Boi się Budapeszta ewidentnie. No i koń C3. Będzie chciał iść na pirca, czyli zagramy D5. I teraz tak, goniec F4 jest popularny, to jest tak zwany atak Barego. I teraz po koń B5 trzeba zagrać chyba koń A6, tak? Tutaj do tego systemu tak zwanego jobawy przyszliśmy. No i co? I roszada po prostu, prawda? Zroszujemy i zobaczymy, co będzie dalej. Nie chcę na razie grać C6. No tutaj chyba właśnie ruch H3 jest dobry, bo ja chciałem grać koń H5, tego końca wyrzucić. Natomiast w tym momencie zagram ruch skoczek E4, a ruch ten jest mi potrzebny dlatego, że chcę zagrać C6 i wyrzucić mu skoczka na pole A3 właśnie. I wydaje mi się, że ten skoczek właśnie powinien iść na C3. Robiłem ostatnio kurs o bardzo podobnej pozycji z odwróconym kolorem, gdzie mieliśmy tempo więcej. Tam właśnie były warianty, gdzie ten konik na A3 nie stał dobrze. Teraz tylko pytanie dlaczego. No ten wisi, więc tego przestawimy tutaj. Przestawimy go tu i co? Co dalej? Jak już się tak namądrowałem, to wypadałoby coś tutaj fajnego zagrać. Tylko co? Na gońca tego nie wiem, gdzie ruszyć na razie. No co, konie E6 i co dalej? Konie E6, goniec H2, dobra. Zaczniemy od tego i się będziemy zastanawiać. I teraz co dalej? No on zagra goniec H2. No tutaj nie sądzę, żeby był jakiś inny sensowny ruch. I co my mamy zrobić tutaj? No to jest właśnie typ pozycji, którego raczej nie chciałem dostać. Taki typ pozycji, w której no za bardzo nie wiem, co mam robić. No więc się tutaj rozpruję i zagram F5. Zagram jakiś tutaj Stonewall, gdzie wydaje mi się, że akurat w tej strukturze jego figury nie stoją jakoś super. No koń na A3 tutaj mi się nie podoba. No jakby tutaj do F4 w jakiejś dobrej redakcji doszedł, zaraz się linia F otworzy, pionek na H3 będzie słaby. I tutaj niespodzianka już blisko, mam nadzieję. No i co? No powiedziałeś, a trzeba powiedzieć B. No, lecimy dalej. No tutaj już nie ma wyjścia. Jak już zagrałem F5, to myślę, że F4 zagrać trzeba. No i plan jest, żeby zbić na E3, zagrać goniec H6 i może kiedyś tego pionka na E3 jakoś przeatakować. Natomiast przeciwnik nie chce. Nie chce tutaj bić. No to jest ciekawe, bo ja teraz mogę zagrać to, co chciałem, tylko teraz pytanie, czy ja na pewno chcę tak grać. Bo z drugiej strony teraz mogę zagrać G5, on wtedy bije, i pewnie koń D2. Wisi ten skubaniec na E4 i ten na E6 mi nagle trochę przeszkadza. No więc wydaje mi się, że to bić trzeba. Zbić, raz zbijemy i co? I goniec H6, tak? No goniec na G7 nie robi zbyt wiele, przestawmy go. Może gdzieś tam coś tam kiedyś zaatakuje. I teraz tutaj taki plan, który mi się podoba, to jest koń G7, koń F5. Natomiast pytanie, czy to nie jest zbyt wolny plan. Bo ten zaraz na C2 pójdzie i też mi tu będzie bruździł. Co robić? Co robić? Co robić? Kruca bomba, mało casu się robi.
Teraz konik ten na E4 troszeczkę zaczyna podwisać. To mi się też nie podoba. Tutaj coś mam wrażenie, że źle pograłem w tej pozycji. Bo teraz to pole na E5 jest bardzo słabe. Także tutaj wydaje mi się, że kiepsko. Kiepsko jest w tym momencie, ale gramy jeszcze. Jeszcze tutaj piłka w grze. Bramki są dwie, tak? Jakoś tak to było. No i co będziemy robić? Na goniec D7 dokończymy rozwój i zobaczymy, co dalej. Myślę, że przeciwnik będzie do E4 próbował dochodzić w jakichś tutaj redakcjach. No skoro zagrał wieżę za E1, to myślę, że jego zamysł jest dosyć jasny. No tutaj koń E5. I teraz tak, bić to czy nie bić? Oto jest pytanie. Jakoś ktoś tak kiedyś coś takiego mniej więcej powiedział. Myślę, że weźmiemy to raz. I teraz pytanie, czy zagrać goniec E8? Chyba tak. Wydaje mi się, że to powinien być ruch OK. I plan jest koń G5, koń E4. Nie wiem, na ile to jest dobre, ale powinno być w miarę ok. No stoję tutaj pewnie gorzej, ale nie jest to jeszcze jakaś tragedia. Zabiorę tego skoczka z E6, bo on w tym momencie nic nie robi. On tutaj mi atakuje jakieś puste pole, on mi przeszkadza. Ja chcę go stąd przestawić, zagrać E6 i przestawiam go na G5 prawdopodobnie. Zagram skoczek G5, skoczek E4. O, to jest sprytne posunięcie. To jest sprytny ruch. No muszę chyba tak grać. Muszę chyba zagrać skoczek F7 i wymienić niestety czarnopolowe gońce, czego robić nie chciałem bardzo. No tutaj dobry ruch przeciwnik niestety zagrał, tu mnie przechytrzył, delikatnie mówiąc. Natomiast jeśli będę mógł, to w tym momencie będę chciał zagrać ruch goniec G7 prawdopodobnie. Z drugiej strony bicie na E5 jest ciekawe, no dobra, to odbijamy oczywiście, nie ma wielkiej filozofii, no i dobra, i mamy ten ruch, który się spodziewałem już od dłuższego czasu, że nastąpi. No i teraz tak, jeśli ja to zbiję dwa razy, zostanę z tym odstałym pionkiem. Jeśli zagram E6, to tutaj dużo linii się bardzo otwiera dla przeciwnika, także no znowuż nieprzyjemny wybór. Natomiast po biciu jest jeszcze taki ruch jak skoczek F5. Pytanie, czy to mi coś daje? No dobra, pójdę na to. Pójdę na to i będę liczył, że może skoczka G3 podstawię. Natomiast skoczek G, a jest groźbą, bo dama F3 bije na F1. Myślałem, że na F8 jakieś maty będą wchodzić. No tu na tego skoczka G3 troszkę liczę, natomiast skoczek E4 też jest groźbą, więc może tu się jeszcze coś uda stworzyć. Teraz tak, goniec D7, jeśli wymieniamy, to chyba na moich warunkach bym to wolał zrobić, chociaż w tym momencie nie wiem, czy to wyjdą moje warunki, bo jest bicie na D7, bicie na F5 i dama E5, to bardzo nieprzyjemnie zaczyna wyglądać. Aha, tutaj to w ogóle jest gorzej niż myślałem, bo ja nie mogę teraz chyba za bardzo króla ruszyć. A z drugiej strony chyba muszę, bo po E6 jest bicie i na końcu jest wieża F5. I tutaj bez pionka, bez perspektyw zostaje totalnie. No tu mnie gościu oszukał strasznie. No dobra, no spróbujemy, ale to nie wygląda dobrze. To się nie może zgadzać. To się w żaden sposób nie ma prawa zgodzić. Dama tutaj wchodzi na F7, król H8 i tutaj cokolwiek. No coś tu musi być po prostu. No ja nie wierzę, że w tej pozycji tutaj coś po prostu nie wchodzi. No trzeszczy to straszliwie, nie sądzę, żeby to było do obrony. No koń D6 chciałbym w tym momencie zagrać. Jeśli uda mi się zagrać koń D6 i tego gońca może gdzieś przestawić, jeszcze jakieś dama E8, wieża D8 zagrać, może tu jakieś nadzieje będą. No może tego skoczka na E3 jeszcze podstawić. Tutaj liczmy na to. Dobra, tu mogę sobie primówka zrobić, jeśli zbiję, a właśnie, zaraz, moment. Może po tym biciu to ja sobie biję tutaj chyba gońcem, tak? I tak zagrał przeciwnik. No gdzieś trzeba odejść. Tylko gdzie? No tu filozofii wielkiej nie ma. No chyba na E4 muszę iść. Czy mam coś sprytnego tutaj z jakimiś wiecznymi szachami? No nie mam nic. Muszę tu iść. A dama E6 w ogóle. Dama E6, dama D5 chciałem zagrać, ale to słaby czas już jest. Dama D5, dama E7 chyba jest. No i tu jest chyba pozamiatane niestety. To już się chyba nic nie wydarzy. Wieża F7. I się chyba składamy powoli. Aha, dama F6, dama F8, koń F7 kończy. No tu może podstawi wieża H7, jeszcze liczmy na to, ale niestety. No cóż, no dobra. Początek nie najlepszy. Aczkolwiek nie było jakiejś miniaturki. No i co, druga partia, spróbujmy. Spróbujmy zagrać skoczek F3, czyli tutaj mniej agresywnie niż zwyczajnie. No i pójdźmy na podobne ustawienie, które było przed chwilą i teraz zobaczymy, na co mój przeciwnik się zdecyduje. Pogram troszkę wariantów z kursu, zobaczę, dlaczego nie działają. C4 tutaj standardowe
standardowe posunięcie. No i to jest właśnie dobre ustawienie dla czarnych. No tutaj przyznam się w ogóle bez bicia, że jak się dowiedziałem, że gram z Lekwang Liemem, to sobie tak ściągnąłem jego partię z Litosa i tak zobaczyłem, aha, gościu gra wszystko, dobra, to tu jest mój koniec przygotowań. I tak naprawdę nie przygotowywałem zupełnie nic na ten pojedynek. No i dobra, goniec B4. Troszkę upierdliwy ruch, no bo widać, że przeciwnik chce zbić. No dobra, my nie damy mu tego zbić. Chcemy odbić sobie gońcem na C3. No i dobra, A3. Teraz zobaczymy, co wymyśli. I teraz co dalej? Bo jeśli zagram B4, on zagra pewnie skoczek B6, wtedy jakiś skoczek E5, ale to mi się już nie podoba. Więc B4 zakładam, że zagrać nie mogę, ale mogę zagrać taki ruch jak goniec E3 i on już mi się podoba bardziej, bo teraz jeśli skoczek B6, to zagram B3. Jeśli skoczek C5, to mogę zagrać B4. Jeśli goniec C5, to się zastanowię, to nie wiem jeszcze. To przemyślimy sprawę wtedy, co dalej z tym zrobić. Natomiast B4 bym chciał zagrać. Chciałbym zagrać to B4, no może jeszcze tam na A7 teraz wisi, może to jakieś tempo właśnie zyskałem. No i to chyba B3, tak jak planowałem. Tu będę chciał zagrać B3. Natomiast po B3 jest jakiś taki motyw, że on bije na D1. Natomiast ja to mogę odbić wieżą i zagrać wieżę A1. I na końcu zbić na A7 i ten skoczek jeszcze na B6 wisi. Tak mi się wydaje. Tutaj też sobie nie dam głowy uciąć, włosów zgolić, broń Boże za to, co tutaj przeliczyłem, można powiedzieć. Natomiast co robić teraz? No bo to jest dobre pytanie. No linii D oddać tak bardzo bym nie chciał. Z drugiej strony, jeśli ja tę linię oddam, to co mam robić dalej? No dobra, więc zakładam, że zbić muszę. Zakładam, że to bicie jest przymusowe i teraz ten już wisi. Tutaj trzeba uważać, żeby go nie podstawić. Natomiast teraz pytanie, czy grać A4 czy B4? Nie, B4 nie mogę, bo ten. Czyli tutaj jakiś goniec C1 prawdopodobnie trzeba zagrać, albo C5, jedno z tych dwóch posunięć. No C5 nie chce grać, natomiast goniec C1, no dobra, to jest ruch pasywny, natomiast on tutaj mi pomaga do tego stopnia, że ja się za chwilkę jakoś spróbuję przestawić, tylko jeszcze nie wiem jak, to jest pewien kłopot. I zobaczymy co dalej. No to A4 niestety jest problem, że on zawsze ma goniec B4 posunięcie. I teraz co robić? Co robić? No to nieprzyjemnie znowu stanąłem. No to nie dziwne, skoro przeciwnik ma tam ranking w blica blisko 2800 pewnie. Także no tutaj spodziewana sytuacja. Tutaj dostawałem rady, żeby grać dobrze i szybko. Natomiast obawiam się, że w tym momencie nie spełniam żadnego z tych dwóch czynników. No nie mam zielonego pojęcia, co ja mam zagrać. No koń C5 tutaj jest jakieś wkurzające posunięcie, które mi zaraz będzie grozić. Dobra, król F1. Zagrajmy taki ruch. Po prostu król do centrum. Mam troszkę więcej przestrzeni, aczkolwiek w tej pozycji to może nie mieć wielkiego znaczenia. Teraz tak, jeśli on zagra goniec F6, zawsze mam ruch goniec D2. Jeśli zagra koń C5, mam ruch koń D2. Tak chciałem grać i tak zagram. Tak mógł, tak chciał, tak zagrał. Tak kiedyś ktoś powiedział. Natomiast w tym momencie co robić dalej? No chyba tego skoczka z C5 bym chciał wymienić. On mnie tutaj irytuje, grzecznie mówiąc. I teraz będziemy odbijać to gońcem. Gońcem dlatego, że skoczek musi zostać na D2. Jak zagra A4, muszę mieć możliwość zagrania B4. Tak uważam. Tutaj absolutnie proszę się nie sugerować moimi ocenami. Dobra, raz zbijemy i może goniec B2 posunięcie. Czy mamy tu coś sprytnego? Czy mam tu coś sprytnego? Bo to jest tak, jak ja wygrywam, to mam, ale jak przegrywam, no to tutaj musicie część odpowiedzialności wziąć na siebie. Dobra, goniec B2. Prawdopodobnie spodziewam się tutaj posunięcia F6. No i teraz jest chyba taki motyw, że go możliwe, że troszeczkę oszukałem, no bo jeśli on zagra F6, to ja chcę zagrać goniec C3. Aha, to wtedy jeszcze ma ruch A4, to nie wiadomo. Nie wiadomo, no dobra, ale tak tego bijemy i co dalej? Myślę o takim motywie jak G4 i E4, żeby mu tego gońca zablokować. Ja chyba na to pójdę. Ja wiem, że to wygląda kretyńsko i prawdopodobnie za chwilę zostanę za to spacyfikowany. Natomiast jeśli ja zagram F3, to on będzie miał jakieś problemy, żeby tego gońca do gry wprowadzić. Ja wiem, że to jest bardzo ryzykowne zagranie i ja tutaj troszeczkę przeginam, natomiast jest to krytyczne zagranie. Wydaje mi się, że tak powinienem grać. No właśnie, to wiedziałem, że coś takiego nastąpi. Natomiast w tym momencie chciałem zbić pionkiem E i zagrać G5. Drugą opcją jest zbicie pionkiem G i zagranie E5, ale to mi się bardziej podoba. No i on F4 musi grać. Musi w tym momencie zagrać F4, bo inaczej ten goniec się stamtąd nie wygrzebie. No i dobra. I co ja tu za to dostałem? No dostałem chyba gorszą pozycję standardowo, także no wszystko idzie zgodnie z planem. Dobra, ten ruch muszę zrobić, bo on zagra goniec C2 za chwilę i tak będę musiał tak zagrać, więc obstawiam, że muszę ten ruch i tak wykonać. Także no to próba
Zamordowania tego gońca na G6 nie udało się. Niestety, można powiedzieć, spaliła na panewce. H4, chyba mogę. H4 mogę zagrać. I teraz co to jest za pozycja właściwie? Ciężko powiedzieć, co to jest za pozycja. Mam wrażenie, że ona powinna być mimo wszystko przyjemniejsza dla niego. Pomimo tej struktury, te jego figury są troszkę bardziej aktywne i to jest pewnym problemem. To jest pewnym problemem. To muszę przyznać, że to jest jakiś kłopot. No tu skoczek E4, F3 by się chciało nie wpaść w takie sztuczki. Zagramy w ten sposób. Znowu słaby czas mam. To mi się nie podoba. Dobra, H5. Nie podoba mi się również ten ruch, ale dobra. Muszę zacząć grać szybciej troszeczkę, no bo nie może mi znowu na krytyczną pozycję zostać kilka sekund. Więc tutaj trochę ryzykownie muszę szybciej zacząć grać. No bo jak to się mówi, przeciwnik nie z pierwszej lepszej łapanki. I teraz co dalej? No jak końca 2 zawsze mogę zbić. O, to warto zapamiętać, że przeciwnik nie może zagrać skoczek C2. Muszę też na jakieś sztuczki uważać związane z ruchem goniec E2. No tu skoczek E4, tu chyba większego wyboru nie mam. Jeśli skoczek F8, mam ruch goniec F5, także no tutaj nie tracę. Ale tutaj mogę coś stracić. Aha, tu znowu mnie przeciwnik wykiwał. No dobra, to spróbujemy zagrać w ten sposób. Może to się jakimś cudem jeszcze będzie trzymać. No tutaj na kontrataku na pionka B7 liczy, no bo jeśli zbije na G5, to mam BC. No tu B6 pewnie zagra, no właśnie, i to jest dobry ruch. Natomiast tu się troszeczkę dużo materiału wymieni, z tym, że wydaje mi się, że powinienem tu zostawić skoczka, więc zagram ruch skoczek D2. No i co? No i hope for the best, tak? Aha, po prostu. Po prostu. No dobra, to gońca muszę zostawić. Tutaj nie ma opcji. Goniec musi zostać. Natomiast no tutaj jest zasada dwóch słabości, może się za chwilkę pojawić. No już się właściwie pojawiła. Tutaj zapomniałem, że w tym nowym playerze nie ma ostrzeżenia o tym takim dosyć solidnym niedoczasie. Tutaj na to też muszę zwrócić uwagę. Jeszcze mi ruch odrzuciło z jakiegoś dziwnego powodu. Musiałem jeszcze raz go zrobić. No trudno. A to był głupi ruch, to dobrze, że musiałem go drugi raz zrobić. Może tutaj system mnie chciał właśnie uratować przed... Dobra, goniec C4 chyba po ptokach, bo bije tutaj i ta pozycja jest. Aha, dobra, w ten sposób nawet. No trudno. No cóż. Cóż zrobić? Co ja mogę począć przeciwko takiemu potworowi? Jak to grasz... Gościu gra szybko i dobrze. To jest najgorszy typ przeciwnika. No daj chociaż pan połówkę urwać. Czy ja w dobry link wszedłem? Dobry link wszedłem. No tutaj czekamy, aż się partia zacznie. Może łyk wody z szczęśliwego trąbowskiego kubka. Pomoże. Natomiast z jakiegoś powodu nie dostaję ruchu w tej pozycji. Może jakieś szybkie przygotowanie jeszcze, chociaż jak widać ono raczej nie będzie potrzebne. Okej, dobra, dostałem informację, że jest minutka przerwy, także no tutaj trzeba się zebrać, bo tak to nie może wyglądać. Tak to nie może wyglądać. Muszę sobie przypomnieć te pojedyncze partie, gdzie się udawało właśnie z jakimś Zartemiewem, z Nakamurą wygrać. Trzeba się zmobilizować. Trzy szanse jeszcze są na to, żeby się odgryźć. Najgorsze jest to, że ja w tych partiach nie wiem, gdzie ja błędy robię, bo to no, przegra się czasami partię, gdzieś tam się coś podstawi. To... Jak mniej gadać? Jak to mniej gadać? No po coś tu jestem. No przecież szachów dobrych nie pokażę, to sobie chociaż pogadam, tak? Dobrze, nie odzywam się. Dobra, chyba leci partia. No tylko nie mów, że będziesz grał to samo. Dobra, czas coś zmienić.
Okej, też. D5 jest wkurzające niestety. Chyba, że F4 zagra. F4 to tam jest fajnie. No, tutaj nie jest aż tak fajnie. No dobra, roszada prawdopodobnie. I ja to nawet ostatnio patrzyłem. Dobra, to się bije i się gra A6. I to jest taki motyw, że się gra koniec BD7, bije się wieżą, bije się pionkiem i to teraz ja może trochę szybciej zacznę grać. I ta pozycja wbrew pozorom nie jest aż tak zła dla czarnych. To jest jakiś malutki plusik dla białych. Tu nic więcej nie ma. I teraz plan jest taki, żeby zagrać damką na B6 lub na A5, zależnie od tego, gdzie zagra mój przeciwnik. Natomiast ja absolutnie nie mam pojęcia, który ruch gra się w którym przypadku, chociaż tutaj mi się bardziej dama B6 podoba. Dlatego, że jeśli on kiedykolwiek chce gońca na D2 lub wieżę na A1 postawić, to ja już sobie tutaj nie pozwolę na to, żeby mój hetman z A5 był atakowany. To jest akurat minus tego, co zagrałem, ponieważ no teraz muszę zrobić jakiś ruch, którego robić bym nie chciał. Natomiast zagram w ten sposób. Zagram w ten sposób i odbiję pionkiem. Kontrowersyjna decyzja, myślę, ale zawsze pole na E5 będę miał. Jak zagram koń E5, koń B5, koń C7, znaczy to może tutaj coś się uda uczknąć. I teraz tak, konik E5 to jest ruch, który muszę zrobić, żeby skoczka na C4 nie wpuścić. Natomiast on tu chyba i tak wejdzie. To niedobrze. Tego bym nie chciał. No znowu mnie tutaj przechytrza gość. To jest niedobry człowiek. Już go nie lubię. Jak ja mam tylko do konia C7 właściwie dojść? Koń C7, F4. Gdzieś tam odchodzę, koń C4, no i ten na D6 mi spadnie. Więc co robić? Jak żyć? Dobra. Spróbujemy zagrać coś dziwnego. Aha, no dobra, to już widzę, że to było głupie. Może jeszcze nie aż tak głupie, jak myślałem, bo jest chyba ten ruch. Aha, głupie. Bardzo głupie. Już głupiej się nie dało. Jak oni to wszystko widzą, kurde, no. Graj z takim. Coś człowiek próbuje stworzyć kreatywnego, to ten wszystko widzi już, no. Cwaniaki, no. No cóż, no bez pionka, bez perspektyw niestety tutaj. No znowu mnie ustawił typ. No co ja mogę, co ja mogę? Jakiś koń D4 zaraz rozpaczliwa będę próbował, ale to tu się chyba nic też nie wydarzy. Niestety. No spróbujemy tego konia D4, ale to co? No to wieża A2 zaraz i król E3. Bez sensu. Bez sensu. No cóż, no dobra, to na jakąś kontrę rozpaczliwą, tak jak mówiłem. Tu może jakiś koń F6. No, to nie może być dobra. No niszczy mnie typ, kurde, niszczy mnie. Niestety. No co, no bijemy, no co zrobić? Skoczki są, to jest moja nadzieja. Skoczki skaczą, jak to się mówi. No mam dwa pionki mniej, to jest problem. To jest prawdziwy kłopot. Natomiast... Co ja tymi skoczkami mogę tu wytworzyć? Co ja mogę z tymi skoczkami tu zrobić? Gdzie ja mam je przestawić? Co, koń C3 próbujemy, tak? Tylko po co? Wieża C5. Może koń F6. Dobra. Chyba lepiej. Wieża D8 może zaraz, może podstawi coś. Super by było, panie Lekłangliem, jakby pan odwdzięczył się troszeczkę za moją hojność w tych partiach. No to koń C2 grożę. Koń C2 grożę. Jednego bym chętnie odbił. Byłoby super, tak jak już wspominałem. Jakby się jednego udało chociaż odbić. Natomiast to jest taki problem, że wieża D8, wieża A6, wieża D6, wieża D6, konia 4, król E3 zawsze jeszcze jest. To jest denerwujące niestety. No dobra, jest kontra na F7. No i co? No, no trzeba, no. Co zrobić? Trzeba tego się pozbyć. I teraz co? No wracamy. Z honorem się trzeba wycofać. Zbić tego na B3, jeśli się da. Nie da się. No to ciężko będzie. Jak się nie da tego na B3 zbić, to będzie ciężko. To od razu mówię. Dobra, król G7. Ten ruch bym chciał zrobić. I co?
Co, wieża C2 na jakąś rozpaczliwą kontrę. Jedziemy. Na wieżę chcę na C2 wstawić, w sensie. Tu się raczej nic nie wydarzy, ale dobra, tam zdam z dwa szachy i zobaczymy. Może coś się uda wytworzyć. Zaraz jakieś gdzieś wieża C2, gdzieś na konik na H5 zaraz wejdzie. Zaraz go tu załatwimy. Zaraz go tu porobimy. Aha, dobra, widzę. To jest większy problem niestety w tej pozycji. Mianowicie taki, że to koń na E6 za chwilę wchodzi. I ja stracę chyba figurasa za nic tak naprawdę. I to chyba forcing wchodzi ogólnie, także no to sobie poszachowałem, no bo to koń E6 dostanę. A nie, zaraz, koń E6 to skoczek nie jest atakowany, to o co mi chodzi. No to bijemy tego. To coś jest, ale jeszcze tego nie widzę. Dobra, koniec zbije pewnie na E6. Skończą mi się pionki. To pewien kłopot, jak już wspominałem. Natomiast co? Mam skoczki. Kacper tutaj Piorunek grał mecz, to mówił, że tam dopóki są skoczki, to jeszcze coś tam się może wydarzyć. Natomiast co się może wydarzyć w tej pozycji? Mój król jest w pacie. To pewien plus. Teraz jak to wykorzystać? No będzie ciężko, to mówię od razu bez bicia, że będzie ciężko. No więc chyba muszę jakiś taki dziwny ruch zrobić, ale to nie może być dobre. Bo tutaj się po prostu totalnie mi się jakakolwiek koordynacja figur zepsuła niestety. I już jej chyba nie odzyskam. No cóż, zbić trzeba. I teraz jakaś pułapka, koń C2. O, to jest pułapka, może zagra pionkiem. I wieża E2 podstawi, to by było super. Ja bym był bardzo wdzięczny za taki prezent, no ale niestety przeciwnik prezentu dać nie chce biednemu człowiekowi. Damy szacha, może to będzie mat kiedyś. Warto czasami takiego szacha dać, jak się okaże, że to mat, to warto. No i co? Aha, tu figurę tracę. Koń H7, koń F6, wieża D7 jest, niestety. Tak, tak. No niestety, no. Robimy, co możemy, ale to mało. Trochę za mało. Spróbujemy D4. Dobra, jeśli tu się nie uda, to już nigdzie się nie uda. Dobra, tego bierzemy, jeśli dobrze pamiętam swoją własną teorię. Koń C6. Tak, tu był ruch A3. Tu był ruch teraz E5 lub E6. E5 chyba. Bo motyw jest taki, że pionek E się musi ruszyć, ja gram B4 i po A5 to był taki wariant, że się grało koń D2. I to było dziwne, ale to działało jakoś fajnie. Bo to było to wybicie, później było wybicie na A1, był teraz dama E4 i był koń B3. I ta pozycja jest mniej więcej równa, aczkolwiek ona jest taka szarpana. A takiej pozycji jeszcze w tym meczu nie miałem, więc może tutaj coś się uda stworzyć. Skoro te normalne, takie standardowe szachy nie działają, to potrzebowałem aż trzech partii, żeby to wymyślić, że no to tutaj Kamil, no nie wypadałoby jednak chyba z zawodnikiem poziomie 2750 próbować grać na strategii, bo to się nie może udać, no ale jak widać potrzebowałem kilku partii, żeby się o tym przekonać. Teraz pytanie, czy ja chcę bić na B5, przepraszam, na C6. Trudne pytania sobie właśnie zadałem, nie chcę. Jak on nie chce bronić, to ja nie chcę bić. Taki jesteś dla mnie, to ja taki dla ciebie będę. Natomiast już chyba za chwilkę zacznę żałować, że tego nie zrobiłem. Bo to jest znowu wkurzający ruch. Nieoczekiwanie zupełnie. Znowu przeciwnik zagrał dobre posunięcie. Jak to się mogło wydarzyć, że zawodnik o takim poziomie gra dobre posunięcie? No, któż by się spodziewał, że tak będzie? No ja bym się na pewno tego nie spodziewał, jak widzicie. Dobra, koń D2, wracamy. No, a to już znowu jest cofka, niestety. Ruch do tyłu. Dama A8 i prawdopodobnie znowu stoję gorzej. A dama C7 jeszcze jest ruch. Też można. Natomiast tutaj chciałem zagrać skoczek G3. Skoczek G3. Co mi grozi? Właściwie to może ja zacznę myśleć w innej kategorii. Czym ja grożę? O, to by było super. I co? I rożka. Rożka czy H4? H4 to H5 i ten na H5 może być troszkę słaby, natomiast ja nie mam za bardzo jak się do niego tam dobierać, no ale dobra, mimo wszystko, A4. Teraz H5. Teraz bym może zagrał ruch goniec D3 albo dama G4, o, i to już mi się troszeczkę zaczyna podobać, natomiast ten mój król za chwilę może być też w jakichś tarapatach.
Bo dama G4 gdzieś tam skoczek odejdzie i ten na C5 zaczyna podwisać. Dobra, może taki ruch jak goniec D3 tutaj wchodzić w grę też. Żeby mu tego gońca zablokować, ewentualnie wymienić. To raczej nie jest jakieś super ekstra posunięcie, natomiast jeśli mi się uda te pionki rozdublować i on zostanie z tym słabym gońcem na G7, bo on w tym momencie jest słaby. Czego ja chcę zapobiec? Czemu ja chcę zapobiec? To, żeby on nie zagrał F5. Natomiast jeśli on zagra E4 i F5, to ta sytuacja już jest troszkę inna, mi się wydaje. Ja sobie teraz wrócę i skoczka na B3 przestawię, a drugiego na E2, jeśli będę musiał. Bo kwestia jest taka, że jeśli mi się uda zagrać teraz skoczek E2, G3, jakąś blokadę zbudować, to ta pozycja powinna być bardzo dobra dla białych. Bo skoczki w tej pozycji nie powinny być gorsze niż gońce. Natomiast jeśli tutaj jacyś zawodnicy o tytule arcymistrzowskim tego słuchają, to się prawdopodobnie pukają w czoło, co ten typ bredzi. Pewnie tak jest, no. Pewnie tak jest. Natomiast no tutaj już jakieś skoczki G4 widzę, że przeciwnik będzie próbował. Wieża C8. Na razie bez groźby, chyba że nie, no koń D7 nie możesz. Czyli co, robimy roszadę, to koń G4. To mi się nie podoba. To mi się nie podoba. Będę do czegoś takiego miał dopuszczać. Natomiast roszada koń G4 i co dalej? No będzie koń E3 grozić. To nieprzyjemna pozycja się zaczyna robić. Znowuż. Co ja mam robić? To jest dobre pytanie. Nie mam zielonego pojęcia znowu, co ja mam robić. I to nie jest jakiś taki strach przed przeciwnikiem. No respekt, mam do niego ogromny respekt. Dobra, wracamy tu. Żeby konia G4 nie było. O, to jest już jakiś pomysł. Natomiast konia D7 mu teraz dałem. Brawo, Kamil. O to chodziło. Koń D7, goniec G4. O, powiedzmy, że to było przemyślane. B6. Czemu ja tego nie mogę zbić? Mogę, tylko nie chcę teraz. Dama C3 niestety. Znowu. Może dama D4 jest jeszcze ruch? Aha, chciałem sobie damę złapać. No brawo. Dobra, co tu miałam zrobić? Nie mam pojęcia, no bić nie chcę. No chyba muszę, no co ja mam zrobić właściwie? Trzeba to zbić. Dama C3 to koń D2 jeszcze mam posunięcie. Nie chcę się takiego ruchu robić. Nie chcę się zupełnie. I teraz tak. O co tu chodzi? Jak dama C2, to muszę bić. Nie, dama C2, B7 mogę mieć. To w ogóle może być dobre. Dama C2, mam B7. W ogóle. Chyba to jest ok, tak? Tu, jak zbiję damę, to mam bicie. A jak tu, to goniec D1. Teraz idea była taka, że chciałbym po wieży B8 zagrać hetmana A8. On musi zagrać ruch w stylu. Aha, moment, moment, moment. Jeszcze koń D3 jest. Jeszcze muszę uważać. Ale koń D3 to król E2. Dobra, gramy dama A8. Nie wiem, co robić, to gramy tak. No, jeśli mi się tu uda jakimś cudem roszadę zrobić, to będę zadowolony. Będę naprawdę zadowolony z tej pozycji. Nawet jeśli tego pionka na B7 jakoś stracę, no to dobra, tu przeżyliśmy jakoś. Starzeje się człowiek, kurczę. To jest starość niestety. SKS tak zwany. No to dama B7 się spodziewam. Zawsze i wszędzie. No i co? Bitka i koń B3. I przestawiamy skoczka na D4. Skoczek na D4, goniec na E2 i wieżę gdzieś tam wyprowadzić. Co za motacz, no, paskudny. Dobra. Ten sposób. Ten sposób spróbujemy. On ze mną tak, to ja z nim tak. Goniec E2 i wieża C1. Plan na następne posunięcia. Byłoby super, gdyby udało się coś takiego zagrać. Nie wiem, czy przypadkowo jakiegoś dobrego ruchu nie zrobiłem. Tu chyba pionkiem. No i co? I goniec E2, tak? Aha, koniecznie. No jestem młotem pneumatycznym, niestety. Aczkolwiek przeciwnik nie chciał z jakiegoś powodu. Nie mam pojęcia, co tu chodzi. No dobra, to bijemy. Dają, trzeba brać. Dobra, tu bicie. Coś widzi, ja jeszcze nie wiem, o co mu chodzi, ale on coś tu widzi na pewno. Oczywiście. Tego nie widziałem. Fu. No problemy znowu, problemy niestety. Znowu nie mam ruchów. Muszę tak zagrać. Aha, okej. Okay. Oto.
To się wysztuczkowałem sam. No i co? Spróbujemy w tej ostatniej coś urwać może. To chyba jeszcze jedna jest, nie? Chyba jeszcze jedna jest szansa. Dobra, spróbuję wariant z tej pierwszej partii powtórzyć. Spróbuję. No on kurczę będzie grał swoje, no. On tu do zera chce. Dobrze, że nie ma do 10, bo by adopcja była. Dobra, jeszcze raz to samo ja chcę powtórzyć. Ja chcę to jeszcze raz sprawdzić. Ja chcę to jeszcze raz sprawdzić. Dobra, jeszcze raz dama B6. Natomiast zmienimy tutaj jakoś kolejność może. Może najpierw zagram wieżę B8. Albo wieżę A8. Co? Wieża A8. Wieża B8 nie ma sensu z pionkiem na B3. I teraz zawsze na te ruchy goniec G5 będę miał król F8. W najgorszym wypadku. I teraz koń E8. Okej, to chyba jest właśnie coś takiego, co ja powinienem, do czego ja powinienem dążyć. Bo teraz goniec G5 to nawet mogę dać mu zbić i po F6 złapać mu gońca. No i co? Idę tutaj. Czy nie idę? Idę albo nie idę. Czy dama B4 może? A co? Już raz zagrałem dama B4 i przegrałem, to spróbuję jeszcze raz. Uparty jestem, no. No spróbuję ten ruch zrobić. No bo tutaj goniec D2 powinien chyba mieć na to. A teraz nie ma, więc no może to o to chodzi, że tak jakoś powinienem zagrać. I teraz co? Może koń E5. Znowu ten koń E5. No już raz zagrałem, spróbuję jeszcze raz. Też będę uparty. Jak taki osioł. I co? I koń C7, koń B5 zaraz będziemy próbować, żeby tylko hetmana mnie złapał. To by było przykro, jeszcze bardziej niż mi jest w tym momencie. Tak da się. Może być jeszcze bardziej. Natomiast no, ta pozycja chyba w ogóle powinna być w miarę okej dla mnie. Znaczy, tak, ja już to dzisiaj powtarzałem, ja wiem, ale ja w to naprawdę w tym momencie wierzę, że ta pozycja jest w miarę okej. Tam nie twierdzę, że ona jest jakaś super, jest okej po prostu. Okej. I teraz co dalej? No, mam okej pozycję, no to chyba powinienem wiedzieć, co dalej. Natomiast to nie jest takie proste. Bo te jego skoczki są tutaj denerwujące. Dobra, koń C7. Coś trzeba robić. I koń B5. Jak C3, to dama B3, dobra, coś trzeba grać. Wierzę, że ta dama się tutaj nie daje złapać. Okej, to jest dobry ruch, bo ja chciałem na to zagrać koń D4, natomiast w tym momencie się walam na ruch C3, który być może nie działa. To co? Dobra, ja tego skoczka nawet tu postawię na tym D4 i co dalej? Nie mam pojęcia. Dobra, wieża D8. Wieża nic nie robi. Weźmy ją tam, przystawmy gdzieś. Może coś zacznie robić. Do roboty byś się wzięła, wieżo. A nie na zasiłkach tylko żyjesz. Może konia A3 jeszcze jest ruch. To w ogóle bez sensu, bo pionka na A6 jeszcze stracę. A, raz. Jest! Jest, wieżo! Zbiłem! Wiedziałem, że dama B4 się przyda. Jest szansa, że nie będzie do zera, tylko żeby to jeszcze dowieść. Kamilu, dragunie, do żabki. Jeszcze masz 24 minuty. Tak jest! Tak! Tak! Ja nie podstawiłem jeszcze wieży w tym meczu. Ty nie jakoś, ale to przez to, że ja się Mateusza naoglądałem. Mateusz te jakości ostatnio święcił tyle. Ja się go naoglądałem i też stwierdziłem, że poświęcę, tylko to kurczę, to poświęcenie nie było zbyt dobre chyba w moim wykonaniu. Dobra, spróbujmy tutaj jakąś salwę w ostatniej partii prawdopodobnie. Może salwę śmiechu, ale jednak jakąś tam salwę zagrać. No jak już ja nie gram trąpa, bo przeciwnik można powiedzieć, że oduczył, to już jest źle. Dobra, takie coś kiedyś widziałem. Shirov kiedyś tak grał, pamiętam jakąś partię i on tłumaczył, że jak tu czarny zagra E5, no to się tam wraca, gra koń G3 i tego na C4 zawsze się tam gdzieś kiedyś odbija, a czarny sobie zamyka centrum, no więc tak możemy spróbować zagrać. Natomiast problem jest taki, że ten ruch jest bez groźby jakiejkolwiek. Bo zakładam, że tam D jakieś CB nie jest groźbą, bo te pozycje takie blumenfeldowskie to ja tak nie lubię grać, ja to bardziej wolę oddać coś niż brać. No liczę tam, że jakaś miłość na czacie się pojawiła po tym zbiciu wieży, no bo to wiecie, jak człowiek przegrywa 4-0, to już w ogóle przestaje takie ruchy widzieć. Ja w pierwszej sekundzie nawet nie wiedziałem, że ja te wieże mogę zbić. Także no liczę, że tam jakimiś łapkami na YouTube'a
Kolega Mateusza, podratujecie. A tym, o czym ja gadam, to idzie comeback. Konie F5, zaraz jakiś gonie z H6 mu załadujemy i tam się skończy kariera. Czy grać gonie C3? No tak chyba bym grać nie chciał. Ja bym tutaj wolał tak zagrać. No on tu G6 myślę, że nie powinien grać w wielu pozycjach, no bo to jest ruch bardzo niebezpieczny i odpowiedzialny, jeśli on tu kiedykolwiek zagra G6. Natomiast no ja mam plan taki, żeby gdzieś tam za chwilę dama A1, dama G3 może zagrać goniec H6, tutaj trzy figury do gry, no i zagrał tu G6. No i właśnie nie wiem, co dalej, to jest problem. Może koniec się po prostu, ja się tutaj wycofam i zaatakuję tego pionka na C4. Jeśli czymkolwiek mi to zwiąże, to gram król H1 i za chwilę może ruch typu, nie wiem, dama E2, właśnie żeby tego pionka dalej jakoś atakować. No właśnie, co teraz? Co teraz? No zapowiadam, że jak podstawię przeciwnik wieżę, to ją pewnie wezmę. Jest taka szansa. No dobra, król H1, ten ruch się powinien przydać, natomiast mam takie przeczucie, że on może być troszeczkę wolny właśnie przez to. Dama E2 teraz to koń D3 już jest, no i nie mam sztuczki z koniem C4. No właśnie, niedobrze. Zaczynają się problemy pierwsze. Może gdzieś coś podstawi znowu, to by było super. Ja jestem naprawdę bardzo wdzięczny za to, co zrobił w poprzedniej partii, mimo że nie było to celowo. No tak, A3 nie mogę grać nigdy. Koń G4 by się chciało zagrać. No dobra, próbujmy to. Jak GH5, to koń H6. Nie wiem po co, ale chyba tam po prostu pojadę. No bo co? Co mi pozostało? Co mi tu pozostało? No i G4, jedziemy tam. Się nie ma co oglądać. To sensu żadnego nie ma, ale pootwieramy trochę. Zwiększamy szansę, że przeciwnik coś przeoczy. No ten koń z H6 raczej nigdy nie wyjdzie. To jest pewien kłopot. Szkopuł, można powiedzieć. Natomiast, no co, no, figurki w stronę króla przeciwnika i zobaczymy, co się uda zrobić. Tu nawet za cenę pionka bym po prostu wolał tego gońca zachować, chyba, nie? No bo co, no bo jak zagram G5 w tym momencie, no to jakieś pozycyjne harakiri będzie chyba, tak? Zaraz mi tam jakieś F6 zagra. Ja tego nigdy nie będę mógł ruszyć. No dobra, święcimy pionka. Tutaj jest poświęcenie. Nie podstawiam, tutaj trzy razy zwracam uwagę, że to jest poświęcenie. To nie jest podstawka pionka na B2. Ja go po prostu oddaję. Oddaję go po to, że chcę zbić na H5, zagrać wieża G1, a po biciu na B2 zagrać sobie po prostu dama C2 i on traci tak jakby dwa tempa na zbicie tego pionka na B2, który będzie bardzo istotny później, natomiast zwiększam szansę, że później nie nastąpi. I ten ruch właśnie jest posunięciem, którego się spodziewałem. Problem polega na tym, że ja za bardzo nie wiem, co ja mam teraz zrobić, no bo ten skoczek tutaj, tak jak powiedziałem, może kiedyś nie wyjść. I co ja mam z tym zrobić? No pojęcia właśnie nie mam, no bo tutaj chyba... On chyba nie wyjdzie. Co mi pozostało? Teraz, moment, chwila. Aż tak bardzo by mnie tutaj załatwił? No bo co, G5? Dama G5. No nie mam nic. Muszę koń F5 za chwilę zagrać. No dobra, czyli tego bijemy. I chyba trzeba zagrać koń F5, no bo tu nic innego nie ma. No dobra. Próbujemy w ten sposób. No bo to nie było innego ruchu. No ja nie widzę, jak inaczej tego skoczka mam ratować. Aha, w ten sposób jeszcze przeciwnik gra. Dobra, bijemy to. Obawiam się, że ja tutaj nic nie będę miał za to podświęcenie. Bo to po prostu za chwilę wieża G8 i właśnie dama H4 chyba nastąpi. Dobra, ten ruch muszę zrobić chyba najpierw, żeby dama F6 nie było. Jakieś wieża G1, F6, no to takie rozpaczliwe te plany troszeczkę już, rozpaczliwie to zaczyna wyglądać. Dobra, wieża B1 spróbujemy, koń E5 to wieża B7 jeszcze, może tutaj coś się uda ugrać, ale tu dama G5 chyba wchodzi. A, tutaj się chyba historia moja w tym turnieju właśnie, można powiedzieć, że się kończy. No tu się chyba nic wydarzyć nie powinno niestety. Nic tu się chyba nie wydarzy. Muszę was zmartwić, ale to jest już koniec, nie ma już nic.
Jakaś sprytna sztuczka by się jeszcze chociaż przydała. Jakaś łapka taka jednoruchowa, cokolwiek. No nic tu nie będzie. Dobra, wracam. Z honorem. Nic tu się nie wydarzy, niestety. Dama G2 nawet może zagrać. Tu obrona przed koniem F3, a dama G1 nastąpiła z mojej strony, ale no tutaj ja stoję bez figury i bez perspektyw. Także no tutaj chyba zostaje mi. Nie pozostaje mi nic innego, jak wcisnąć flagę i podziękować przeciwnikowi za mecz, za lekcję, można powiedzieć. Gdyby nie ta podstawka, to mecz zakończyłby się do zera. Natomiast przez ruch wieża E1 miałem zaszczyt pokonać, to też chyba drugie słowo, długie, takie duże słowo, ale wygrać jedną partię z tym zawodnikiem, także no cóż. No, dobra, odpaliłem czata, już chyba teraz mogę, nie? No, dzięki wszystkim za oglądanie. Z podniesioną łysą głową kończę, no to prawda. Ale no, punkcik zdobyty, także no to będzie najsmaczniejsze piwko w moim życiu, naprawdę. Także dzięki wszystkim. To może ja się teraz dołączę, Kamilu. Nie ma co prawda mojej kamery, będę robił za Lekwang Liema. Ktoś może pomyśleć, że to Lekwang. Czy nie za dużo respektu troszkę pokazałeś przeciwnikowi? Bo te pozycje chyba nie były zawsze aż takie słabe. Troszkę tak jakby, nie wiem, gdyby miał inny ranking, to byś się go tak nie bał, tak mi się no wydaje. Tak, no ciężko się z takim gra, no to prawda. No to tak jakbyś, kurczę, wiedział, że twój przeciwnik gra programem. No co byś nie zrobił, to masz takie wrażenie, że i tak nastąpi silne posunięcie. Ale Natomiast co, wrażenia cieszę się, pozytywne? Z meczu szachowego nie. Z przygody na pewno. Bardzo fajna sprawa. Tylko liczyłbym, żebym w przyszłości dostał takiego, z którym no nawet bym coś tam mógł powalczyć. No bo tutaj to tak jak mówiłem, no jak wygram jedno, to będzie super. No wygrałem, no Boże, no nawet bym tego wygraną nie nazwał, no po prostu wierzę w jeden podstawił. Ale no tak, to prawda. Tam z dwie czy trzy pozycje były takie, że one były do gry. Tam raz czy dwa się sam rozprułem. W tej partii i w tej czarnymi, co tam wszystko napodstawiałem. Pozostałe były na takim jeszcze w miarę przyzwoitym poziomie, mi się wydaje. No, zgadzam się, że z takim zawodnikiem jak Lekwang grać ciężko. Zwłaszcza Lekwang, który grał całkiem dobrze, bo czasami ludzie mają gorsze dni, a on chyba gorszego dnia nie miał, więc zadanie na pewno było trudne. Poprzeczka zawieszona wysoko, ale tak śledząc czat, to mogę powiedzieć, że może meczu nie wygrałeś, ale po pierwsze wygrałeś nagrodę od Kamila Draguna, a po drugie serca kibiców, bo zdecydowanie naszym widzom bardzo podobało się, w jaki sposób emocjonalnie i z dowcipem relacjonowałeś swoje poczynania, więc to jest zobowiązanie, zdajesz sobie z tego sprawę. No nie wiem, no jak, jednak jak duże to jest zobowiązanie? No nie wiem, to się okaże, jak będą ludzie na kolejnych czatach zamiast krzyczeć, nie wiem, Botę, Skantanę, oni będą krzyczeć Plichta. To wiesz, takie marzenie z dzieciństwa, tłum skandujący, nie? No to zobaczymy, jak będą krzyczeć na wszyscy Plichta, albo Łysy, Łysy. I Łysy to już krzyczeli. To zaproszę Krzyśka Jakubowskiego. Łysy to już krzyczeli, jak koledzy portfel zabrałem. No wiadomo. Okej, okay, Kamilu, nie będziemy tego przedłużać, więc tak z tobą się już powolutku żegnamy. Ja jeszcze po krótkiej przerwie do was na chwilkę wrócę, żeby poinformować o kolejnym meczu, a Kamilowi już bardzo, bardzo dziękuję i na pewno jeszcze nie raz i nie dwa zobaczycie go na antenie, no na antenie, w relacjach Chess24, jak nie w takiej, to w innej roli. Także do zobaczenia, Kamilu. Do zobaczenia, dziękuję.
No i nie ma już z nami Kamila. Ja jeszcze na chwileczkę tylko do Was wracam. Jedynie po to, żeby powiedzieć, że to jeszcze nie koniec rozgrywek Banter Blitz. Przed nami rozgrywki w grupach C, D, E, F, G i H, a potem finał. Zostało jeszcze na listach turnieju dwóch Polaków w grupie C w sobotę 12 czerwca o 13. Jeszcze będziemy o tym przypominać. Będzie walczył Kacper Piorun. Jego przeciwnikiem będzie silny rosyjski arcymistrz Grigori Oparin. Będzie to bardziej wyrównany mecz niż te, które dzisiaj widzieliśmy zapewne, ale szanse są na pewno troszkę wyższe u Rosjanina. Natomiast Kacper nie raz i nie dwa pokazywał ogromną siłę, także liczymy na to, że tutaj postraszy, a może wygra cały mecz. To by było bardzo, bardzo mile widziane. Także 12 czerwca, sobota, Piorun kontra Oparin. Gorąco sobie tutaj róbcie sobie plany do tego gorącego kibicowania. Swoją drogą zacząłem się zastanawiać, czy Piorun i Oparin to przypadkiem nie są anagramy, czy jak to się tam mówi, ale chyba nie, bo w jednym jest U, a w drugim nie ma. Czyli gdyby był Uparin, to chyba by był Piorun prawie, nie? No dobra, nieważne. Skończmy te rozważania. Sobota, godzina 13:00, Piorun Oparin. Gorąco zapraszamy. Ja wejdę do gry dopiero w grupie F 24 czerwca. Mój przeciwnik jeszcze nie jest na 100% znany, ale chyba mam troszkę więcej szczęścia w grupach, bo będę dobierał. To zawsze jakaś tam większa szansa trochę dłużej w turnieju powalczyć, ale wszyscy tutaj grają na wysokim poziomie, więc nie ma w dzisiejszych czasach już kelnerów. Słuchajcie, na dzisiaj koniec. Dobrej nocy Wam życzę. No i życzmy sobie też tego, że w kolejnych starciach nasi zawodnicy będą się troszkę lepiej spisywali niż dzisiaj, bo dzisiaj no, nie mieliśmy największego szczęścia. Trzymajcie się.